Siemanko ludzie, z tej strony Grywczy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w World of Tanks. Słuchajcie, no dalej myślę, że kontynuujemy naszą przygodę tutaj z SU-85B. Chociaż moglibyśmy coś innego teraz zagrać. Może tym włókaczem? Zastanawiam się. Natomiast nie, no myślę, że tym SU, bo ulepszyliśmy sobie je w ostatnim odcinku, więc może teraz tak byśmy... Chyba, że tym działem samobieżnym, bo mnie jeszcze to działo samobieżne, słuchajcie, kusi. Naprawdę mnie kusi, bo mi się naprawdę fajnie gra. No ale dobra, róbmy tego niszczyciela czołgów dalej. Nie stresujmy się, róbmy dalej. Być może kiedyś nam to zaprocentuje i fajnie by było zresztą. Ogółem zauważyłem, że mój kanał zmierza w takim kierunku kanału oparty na tematyce militarnej typowo, ze względu na to, że tak, mamy Heroes and Generals, który nagrywamy normalnie. World of Tanks chyba też będę nagrywał normalnie, bo powiem wam szczerze, że tak mi się fajnie w niego gra, że nie mam zamiaru chyba poprzestać tylko na serii Zagrajmy Wy. Więc może to się stać taką normalną, tytułową serią, bym powiedział, mojego kanału. No ale wszystko zobaczymy, wszystko w swoim czasie, myślę. No i poza tym oczywiście mamy tutaj serię na moim kanale, o którym mówię zresztą. Mamy serię na moim kanale, takie jak no, fabularne oczywiście, jak Just Cause, jak Wiedźmin. No ale zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Być może zostaniemy przy samych gierkach online. No to się wszystko tak naprawdę okaże. No ale dobra, ruszamy w takim razie, ruszamy. Jak widzicie, mamy no dość słabą tutaj terenową topografię, bym powiedział. Tutaj mamy takie cztery trójki u nich. No tak średnio bym powiedział, średnio. Te piątki tutaj robią na pewno większą robotę niż my. Te jeden heavy mają dwa. My mamy Shermana, PZ-4 hybrydę, M7, T-34 mamy, Skodę T-24, Stugi. No, nie jest tak źle, słuchajcie, nie jest tak źle, no, ale na pewno mogłoby być lepiej, słuchajcie, na pewno mogłoby być lepiej. O, fuck. Ilu ich dostrzegłem? To ci ciekawostka. O, ty suko. Kurwa, rykoszet. O, fuck, jeszcze w plecy mnie dziabnął. No to jest po mnie. Ale w plecy mnie dziabnął ładnie, dużo dostrzegliśmy ludzi. Więc to jest nasz pewien plus, ale oczywiście teraz nie mogę wyjść z bitwy. No i to jest bardzo słabe, bo będziemy musieli siedzieć do samego końca, słuchajcie. Naprawdę siedzieć do samego końca i patrzeć, co tu się dzieje. Ogółem strasznie nas zraszowali z tej strony w pięciu. No i nie było tutaj, że tak powiem, szans na to, żebym ja się chociażby utrzymał. No w sześciu. Jeden przejechał miastem, który mnie tam unieruchomił. No moglibyśmy coś podziałać, no ale tak to niestety dupa. Może nasi tutaj jakoś to rozdziabią, ale raczej wątpię. No nie no, Master Zdenek tutaj został i tylko ten. O nie, jest jeszcze jeden przyjechał. Dobra, jeden zabity. O, jeden ekspies i tutaj T-34 jest jeszcze. Ulala. Mają duży problem, słuchajcie. To wielki problem mają. Tam jeszcze ST jest. O, tutaj to już jest pozamiatane, no. Ta strona była już pozamiatana, nawet nie było co mówić za bardzo. Tutaj jestem ja, Janton nie bardzo chciałbym. Zdenek oczywiście też już pada. Nie ma nawet co mówić. Bufacjer, nie wiem po co on tutaj wychodzi, ale no... Będziesz stąd spieprzał, chłopie, szybciej niż myślisz. Dokładnie, słuchajcie, odwraca się i ucieka. Bo wygląda to jak wygląda. Ten tu kolega wykańcza ich i bardzo dobrze. No ale niestety nasi tutaj to nie podziałają za dużo, szczerze powiedziawszy. Same tutaj są średnie. Same średnie są. No, same średnie i ciężkie czołgi zauważyłem. My tylko jakoś tak inaczej. Ciekawostka, a co tu jest w ogóle? Kliknij, aby zaprosić gracza do plutonu. Aha, mogę sobie z kimś pluton wtedy stworzyć. A to tak z gry, to ciekawe, bo to musieli dodać niedawno, bo wcześniej tego nie było, jak żeśmy grali. Zobaczmy, tutaj nic. Oj, chyba jest przegrana, słuchajcie, chyba będzie przegrana. Ten tym marderem nie wie, co robi. Biedny. No bufacjer, no to na pewno nie ma tutaj zbyt miłego odczucia. Artyleria nam padła. Ulala. No chłopaki, no tutaj no, na pewno dostają dość ostre ciegi. Nie ma tu nawet mówić, co. No czterech ich zostało. Czterech na ośmiu. Na ośmiu, tak, na ośmiu. No to jest chyba po robocie, słuchajcie. To jest chyba po robocie. Nasz jeden średni tam przejmuje, ale widzę, że działo samobieżne mu nie pozwala. Zobaczymy, co oni jeszcze zrobią.
Report that cheater I'm bot. Aha, ja nie wiedziałem, że w tej grze w ogóle można mieć aimbota, ale to w ogóle inna sprawa. Taki szczegół, bym powiedział malutki. No przejmą nam bazę dość szybko, tak czy tak, to jest dupa. Dupa zbita już. Tutaj jeden kolega już też pada, chociaż nie. To on kogoś zabił, no ale go wykryli, no to już wiedzą gdzie jest, no to... Wiecie, to już jest tak... O właśnie, to już jest koniec. Tutaj kolega ma 5 HP, więc też już po nim. No i ten ma 50 i jest w takim no, średnim położeniu, bym powiedział. Ten drugi nasz tutaj kolega, fan klub, próbuje zestrzelić tych, co przejmują naszą bazę, ale widzę, że ten T1 Heavy sobie jeździ dookoła. No i fan klub ma chyba lipę. I to dość dużą lipę, bym powiedział. Nie no, to już będzie pograne, no zostało 40% tylko. Słabiutko nam idzie tym niszczycielem, no trzeba by było coś pomyśleć innego może. Jednak to działo samobieżne będzie myślę lepszym tutaj wyborem, jeżeli chodzi o moje specyfikacje. No bo tak to jak widzicie, wychodzi nam to jak wychodzi. Czy oni kogoś tu pozabijają? Zabił jednego, dobra, nie ma tragedii. I oni przestali przejmować w ogóle, chciałbym zauważyć. Oni przestali przejmować, a tam było 70% już. Zostało 2 na 5, no. Oni by ich tak naprawdę zraszowali, by było pozamiatane już. Chyba, że oni mają mało HP tam. Bo i tak być może tu się coś dzieje. Ten ma 15, ten 5, no tego już nie ma. Więc został nam ostatni fan klub, który ma 100 HP. Znaczy 100% HP, powiedzmy tak. Zobaczymy, co on tutaj wymyśli. No ale wystarczy, że oni by go odznaczyli, oni by już wiedzieli, gdzie mają iść i by było pozamiatane. O, teraz mogę wyjść. Teraz mogę wyjść, to w takim razie, jak już mogę, to wyjdziemy. Nie będziemy przedłużać tutaj tego. Zobaczymy, no raczej on tego nie wygra, no bo nie ma większych szans. Ale my sobie weźmiemy na szybko działo samobieżne i lecimy z tematem, bo nie ma czasu na pieprzenie o głupotach. Oczywiście na same czwórki gramy. Na fiordach jesteśmy. Nie wiem, czy to mapę już grałem, czy jeszcze nie. Muszę sobie ją zobaczyć. Chyba raz nią grałem, tylko fiordy. No, tak mi się wydaje, bo tutaj jest to miasteczko. Oni są gdzieś tam. No, tutaj takie góry. Tak, chyba raz nią tylko grałem. Strasznie ciężka mapa. Głęboko jest strasznie duża. Dla działa samobieżnego to jest takie średnie, bym powiedział, bo im mniejsza jest mapa, tym w pewnym sensie lepiej, bo możesz wszystkich załadować, tak bym powiedział. Załadować to trochę dziwnie brzmi, no ale rozpieprzyć wszystkich możesz. No a tak to różnie bywa, słuchajcie, naprawdę różnie bywa, bo tutaj musisz jednak trochę bliżej podchodzić, na mniejszą, skracać odległość, żeby ich widzieć, słuchajcie, żeby ich widzieć, żeby móc się strzelać, a oni mogą cię walić z drugiej połowy mapy, jak gdyby nigdy nic. W zależności od tego, co tam jeszcze mają za działka, na przykład samobieżne. No ale okej, my sobie gdzieś staniemy. Ja wiem, gdzieś tutaj chyba w tym krzaku, co tutaj jest. To nie będzie wcale głupie. Będziemy mieć pewien ogląd na sprawę. Tak, nasi są już gdzieś tam, więc to tak fajnie, fajnie to się mówi. Dotąd mamy gdzieś... Nie dotąd. Dotąd mamy gdzieś... O! Mogę na całą mapę tutaj? Tutaj mogę na całą mapę, słuchajcie, strzelać, co jest ciekawe. Bardzo ciekawe, naprawdę. Tu mi niby nie pozwala strzelać, ale czemu? Ale tu już normalnie. No nie wiem, nieważne. Mi się wydaje, że oni w ogóle poszli tam górą, słuchajcie, za tymi górkami. Bo to by było nawet logiczne. Jeszcze nikogo nie widzimy, to jest słabe. Naprawdę to jest słabe. A czemu nikogo tutaj nie ma? Na przykład... Tutaj albo tutaj. Fajnie by było, jakby ktoś tam pojechał i to odkrył. Tym bardziej, że ja tutaj nie mam wyboru. Muszę się trochę, że tak powiem, przekimnąć w tą stronę, bo inaczej... O, właśnie. No właśnie, o tym, słuchajcie, mówiłem. O tym, słuchajcie, mówiłem, że oni sobie tu będą stać teraz. Że ja... Aha, ja dopiero tutaj mam jakiś wygląd. No to trochę słabo. Trzeba się w takim razie przesunąć bardziej gdzieś tutaj na ten mały krzaczek. Wiem, to jest słabe, bo będą mnie tu wszyscy widzieć, ale z drugiej strony mam to w dupie. Dobra, gdzie on jest? Ten stóg jest tutaj, ja go nie sięgnę. Natomiast tamtych kolegów... O, być może nie, nie ma szans, nie ma szans. Tutaj jeszcze, ale tamto już niestety nie ma szans. Może tutaj coś? Tak, tutaj zdecydowanie, słuchajcie. Tutaj zdecydowanie jestem w stanie strzelać. 4, 3... 2, 1, boom.
O, i za 120, to dość nieźle. Tylko żeby on mi się stamtąd nie schował, bo jak on mi się schowa, to jest problem. Kurde, no przesunął się. A miało być tak pięknie. No i co żeś zrobił, przyjacielu? I on teraz będzie uciekał. Dobra, trudno. W takim razie gdzieś tam celujemy. Tutaj był jakiś jeden, tu jest jakiś drugi zresztą. Tu nie dostrzelę. Nie ma szans. Za dużo skał. Tu jest jakiś jeden ziomek gdzieś. O, tutaj to on jest jak na wyciągnięcie dłoni, słuchajcie. Aj, no i dupa, ktoś mi go wziął. Trudno, trudno w takim razie. Jeszcze nikogo nie zabiłem i to jest przypał. Ale tutaj chłopaki dość ostro będą szturmować. Tu hetzer jest, trzeba uważać. Znaczy, ja nie muszę uważać, oni muszą uważać. O Jezus Maria, co tam się wydarzyło? Oni nas od tyłu będą szli teraz. Ja stąd muszę się ewakuować i to dość ostro, słuchajcie. Bo jak oni nas zajdą od tyłu, to jest pozamiatane. I to zdecydowanie będzie pozamiatane. Musimy gdzieś, nie wiem, no, przejść w takie miejsce, w którym będę mógł sobie swobodnie strzelać, ale z drugiej strony oni nie będą mogli swobodnie sobie strzelać do mnie. To jest już taki przypał lekki. Gdzieś tutaj myślę, jak zejdziemy, to będzie dość dobrze. Tylko problem jest w tym, że tu są te domki cholerne i te domki mi będą tutaj blokować, słuchajcie, każdy wystrzał praktycznie. To jest ten minus. Ale z drugiej strony nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak myślę przynajmniej. Tutaj się schowam między tymi. Gdzieś jakoś tak. I powinienem mieć dość dobre tutaj widowisko do manewrów. Dobra. I teraz próbujemy. Próbujemy, słuchajcie, walić w nich. I to tak ostro. Tu mogę strzelić, tu już nie mogę strzelić. No i super po prostu. Okej. To mnie interesuje, żebym tam mógł strzelać. O, fuck! AMX mi wyjechał. Ale bieda. Ale so much bieda, słuchajcie, z tego wyszła. No trudno, trudno. W takim razie wychodzimy. Oj, słabiutko. No nic, ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do kolejnych. Na razie. No i cześć! Podobał Ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj!